cześć, witajcie z tej strony z Maslo. Ostatnio przy okazji odpakowywania paczki od Wiza zadałem wam pytanie, czy chcielibyście zobaczyć retro komputer zbudowany na platformie Pentium 2. No i wtedy wasz odzew był, że tak, jak najbardziej chcielibyście zobaczyć taki filmik. Dlatego pomyślałem, że niezwłocznie wezmę się do roboty i taki filmik wam przygotuję. Niestety jednak miałem dość duże problemy z uruchomieniem płyty głównej, która została mi nadesłana przez widza, więc pomyślałem, że żeby nie zwlekać nieskończoność z tym materiałem, pokażę wam swój, lub powinienem powiedzieć, komputer mojego taty. Dlatego chciałbym was dzisiaj zabrać na niesamowitą, wręcz nostalgiczną wycieczkę do przeszłości, w której to pokażę wam zasadniczo komputer, który był jako trzeci w kolejności w moim domu. Powiem wam, taka retro podróż jest momentami naprawdę bardzo, bardzo przyjemna. To było na przykład, kiedy mogłem sobie przypomnieć, jak brzmią dyskietki. Lub mogłem sobie przypomnieć, jak brzmiał rozpędzony napęd z płytą CD-ROM. I to zabawne, bo tych dźwięków się praktycznie w ogóle w dzisiejszych czasach nie słyszy. Komputery są niemal bezgłośne, używają już dysków SSD, które są również bezgłośne. Dawniej wszystko wydawało hałas i teraz jak siedziałem przy tym napędzie, to wydawał mi się on niesamowicie głośny. Tak więc co do samego komputera, porozmawiajmy na samym początku o specyfikacji. Tak więc mamy tutaj do dyspozycji procesor Celeron 336 MHz, akompaniować będzie mu 128 MB pamięci SDRAM wykonanej przez Samsunga. Mamy kartę dźwiękową Sound Blastera, którą właśnie przysłał mi widz. Teraz przejdźmy do karty graficznej. Jeśli chodzi o dobór karty graficznej, to powiem wam, że byłem dość zmieszany, bo początkowo wziąłem tą kartę graficzną. I okazała się nią karta graficzna GeForce 2, konkretnie wersja MX400. I szczerze mówiąc, ta karta wydawała mi się troszeczkę overkillem dla tego komputera. Działała całkiem sprawnie, jednakże rok wydania tej karty to rok 2000, więc pomyślałem, że jest ona troszeczkę za nowa jak na komputer do Windowsa 9.8. Jednak, prawdę mówiąc, przyczyna była troszeczkę inna, bo nie wiem czemu, ale przypuszczam, że wiem czemu, mianowicie prawdopodobnie ta karta jest troszeczkę za nowa i Windows 9.8 sobie średnio z nią radzi. Przynajmniej taki Need for Speed 3 chodził gorzej na tej karcie graficznej niż na teoretycznie słabszej Rivie TNT 2, do której zaraz dojdziemy. Jednak zanim wymieniłem na Rivie TNT 2, pomyślałem, że fajnym pomysłem będzie zastosować kartę od ATI. Jest to mianowicie karta ATI Rage 128 Ultra z 32 MB VRAM-u. I z tego co czytałem na necie, to ludzie bardzo ją polecają do buildów na 9.8, ponieważ mówią, że wsparcie do gier jest całkiem w porządku i ma ona naprawdę przyzwoitą wydajność. Niestety jednak nie wiem, czy jest coś nie tak konkretnie z tym modelem, który ja posiadam, ponieważ sterowniki za żadne skarby nie chcą się zainstalować. Pomimo wcześniejszego zainstalowania DirectX 8, które jest wymagane do instalatora, próbowałem z trzech różnych źródeł i z żadnego źródła sterowniki do tej karty nie chciały działać. Mianowicie instalator wyrzucał nam błąd, że nie potrafił zidentyfikować urządzenia. Tak więc szkoda. Koniec końców złożyło się to tak, że wybrałem kartę od NVIDII, mianowicie Rivie TNT 2. No i ta karta, mimo że ma 16 MB VRAM-u i teoretycznie jest słabsza niż GeForce 2, okazuje się, że na przykład z takim Need for Speedem radzi sobie dużo lepiej. Tak więc karta graficzna troszeczkę mi tutaj namieszała i był to taki element, który chyba był dla mnie największym takim jakimś wyzwaniem, trochę nieporozumieniem. Chociaż nie, tak naprawdę to kłamie, bo ogromnym wyzwaniem było dla mnie zainstalować Windowsa 98. Got it!
Gary! Tak, ja wiem jak to brzmi, to tak myślę, że starsi widzowie tak się teraz podśmiechują pod nosem, ale prawda jest taka, że używałem i Windowsa 95, używałem Windowsa 98, dobrze pamiętam je jakby z dzieciństwa, ale prawda jest taka, że nigdy w życiu ich nie instalowałem, po prostu nie, zawsze... Po prostu wtedy byłem na tyle młody, że robił to mój tata. XP-ka instalowałem już wiele razy, ale 9.8 nigdy. I tutaj z wielką pomocą przyszedł mi Piteusz. Piteusz też ma kanał na YouTubie i właśnie zajmuje się takimi bardziej retro rzeczami. No i tutaj był bardzo pomocny, dał mi parę tipów, jak właśnie tego Windowsa poprawnie zainstalować. Wskazał mi nieoficjalny serwis paki, które wam również... Także wielkie dzięki Piteusz naprawdę za pomoc. Mianowicie, żeby zainstalować Windowsa 98, nie możemy tego zrobić bezpośrednio z płyty, przynajmniej nie od razu. Najpierw musimy zbootować komputer z dyskietki, następnie z poziomu DOS-a musimy dopiero utworzyć partycję. W momencie, kiedy to zrobimy, możemy dopiero z poziomu tej dyskietki uruchomić graficzny instalator i tam już instalacja, no, przebiega mniej więcej standardowo. Przez tą taką wycieczkę w stronę retro zacząłem nieco bardziej doceniać takie dzisiejsze oprogramowanie, ponieważ dzisiaj, kiedy instalujemy Windowsa, no to praktycznie wszystkie sterowniki zaciągają się same, może z wyjątkiem karty graficznej. Jednakże w przypadku Windowsa 98 trzeba było pomyśleć dosłownie o wszystkim, począwszy od karty dźwiękowej, przez grafikę, po sterowniki do pendrive'a. I myślę, że tutaj młodsi widzowie mogą być troszeczkę zaszokowani, ale tak, moi drodzy, nawet sterowniki do pendrive'a to nie jest rzecz oczywista. Oczywiście w międzyczasie też pomyliłem wersję Windowsa. Zainstalowałem wersję Windowsa 98 First Edition, a potem dopiero zmieniłem na Second Edition. A Second Edition jest właśnie mieć lepiej ze względu na to, że jest lepsze wsparcie do tych nieoficjalnych sterowników, które na przykład obsługują większość współczesnych pendrive'ów. Lub tak jak wspomniałem, ten nieoficjalny serwis pack działa tylko z Windowsem 98 Second Edition. Udało mi się na tym komputerze uruchomić kilka gier, które wspominam z dzieciństwa bardzo, bardzo ciepło. Mianowicie pierwszą grą, którą chciałem odpalić, to był Lomax. Lomax był to naprawdę przecudny platformer, który przeszedłem zresztą parę razy. Był wyprodukowany przez firmę Psygonosis. Był to, bohaterem głównym był Lemming. No i ta gra jest przecudna, miała świetny soundtrack. Mam mnóstwo pozytywnych wspomnień z tą grą. Działała na tym komputerze bardzo, bardzo dobrze. Chociaż nie wiem dlaczego nie odtwarzała mi się muzyka. Nie wiem po prostu, czy to nie wynika z faktu, że płyta jest już tak zajechana, że ta muzyka się nie chce odtwarzać. Dalej mamy grę, przez którą zakochałem się w gatunku wyścigówek, mianowicie Need for Speed Hot Pursuit, trzecia odsłona Need for Speeda z 98 roku. Była to zasadniczo pierwsza gra, w którą grałem, tak można powiedzieć, samodzielnie jako dzieciak. Miałem wtedy jakieś 3 latka. No, dawno to było. W każdym razie grę tą ogrywałem bardzo długo i szczerze mówiąc nie działa ona najlepiej na tym komputerze i nie wiem czym to jest dokładnie spowodowane. Mianowicie na GeForce 2, który powinien zjadać tą grę na śniadanie, no gra chodziła do 640x480 na najniższych ustawieniach i dopiero można było powiedzieć, że jest w miarę grywalna. Kiedy wymieniłem na Rive TNT 2, no, gra działała w 640x480 na ustawieniach wysokich. Niestety przy zwiększeniu rozdzielczości już gra działała jak kupa, no ale przynajmniej tutaj mogłem grać w niskiej rozdzielczości na wysokich ustawieniach, a nie na takiej słabej rozdzielczości i słabych ustawieniach. Szczerze mówiąc, nie wiem z czego to wynika. Zaciągnąłem dość nowe sterowniki, przypuszczam, że to może być problem. Lub po prostu, nie wiem, nie umiem dobierać komponentów do starych pecetów. Właśnie, jak macie jakieś pomysły na jakąś taką fajną grafikę do tego kompa, to możecie mi dać znać w komentarzu. Wiem, że kilka osób mówiło, że na przykład po prostu jakąś kartę graficzną z akceleratorem 3D Voodoo. Tylko, że to jest dość drogie, ale może bym się kiedyś ewentualnie na to pokusił. Dalej mamy Dungeon Keepera, który owszem zainstalował się, ale... nie działał.
Ale akurat to niedziałanie wynikało głównie z tego, że Dungeon Keeper po prostu źle się wyświetlał na moim monitorze i prawdopodobnie gdybym zapiął jakikolwiek inny monitor, gra by banglała, no bo dźwięki wszystkie było słychać, po prostu coś mój monitor chyba nie polubił się z rozdzielczością, w której gra była wyświetlana. I na sam koniec jeszcze taką w sumie, nie wiem jak to nazwać, to w sumie gra nie była, bardziej taka interaktywna książka, aka encyklopedia. Mianowicie taka gierka, jak to działa. Ojejku, to było takie super. Było to, można powiedzieć, że była to taka bardziej interaktywna Wikipedia, w której było dużo obrazków, dużo się działo, dużo było mówione, czcionka była duża, no coś w sam raz dla dzieci. Ja pamiętam, że uwielbiałem się przez to przeklikiwać, bardzo lubiłem oglądać te filmiki, które były tam pokazywane. No i myślę, że dla takiego, nie wiem, 5-6-latka w tamtych czasach to było coś super, bo mogłem się czegoś nauczyć i podobało mi się to. Lubiłem bardzo słuchać historii z pociesznym mamutem. Także moi drodzy, no ogólnie rzecz biorąc, łezka się w oku kręci i powiem wam, w momencie kiedy zainstalowałem sterowniki do mojego Sound Blastera i usłyszałem ten taki charakterystyczny dźwięk włączania się Windowsa 98, ojejku, to aż mnie ciarki przeszły wtedy, no bo to jest taki dźwięk, którego się już kurczę no, nie słyszy się. I to było takie dziwne trochę. Bardziej nostalgiczny pogląd mojego starego komputera niż jakaś taka bardziej pełnoprawna recenzja. Być może to zachęci też niektórych z was, młodszych lub starszych, żebyście powyciągali swoje stare komputery z szafy lub jeżeli jesteście młodzi, to komputery waszych rodziców, spróbowali je uruchomić i troszeczkę się tym pobawić. Ciekawa przygoda. Że krótka przypominajka jeszcze na koniec. Jeżeli ktoś z was wie, jaka karta graficzna byłaby dobra do tego PC, to dajcie mi koniecznie znać. No i dajcie mi też znać, czy chcielibyście zobaczyć podłączenie do internetu takiego komputera i spróbować na nim otworzyć jakieś, nie wiem, multimedia czy cokolwiek. Tyle z mojej strony. Mam nadzieję, że retrofani się bardzo ucieszyli z tego materiału. Tyle z mojej strony. Do zobaczenia w kolejnych filmach. Na razie. Bajos.